No i wracając do tego, no to jakby w dalszym etapie wyszły mi również oprócz tego, że jakby przyrost masy ciała, to też zespół nieszczelnego jelita. No i bardzo żałuję, że minęło wiele, wiele lat, zanim udało mi się to w pełni zdiagnozować. I razem jakby z lekarzem, miałam szczęście w ogóle do lekarzy bardzo zaangażowanych, razem z lekarzem jakby testowaliśmy po prostu wszystkie możliwe sprawy hormonalne i często były te badania, wydawały się w normie, ale ja w ciele czułam, że to jest nie tak. No i robiliśmy następne badania, żeby po prostu dojść do tej przyczyny, bo czułam się jak nie w swoim ciele. No i tak naprawdę początkowo byłam mocno tym załamana, ale jak już poczułam tą diagnozę, to poczułam ulgę, no i chciałam to leczyć. No i okazało się, że to jest dopiero początek drogi, dlatego że słowa, które słyszałam od lekarza, no to oczywiście było zrobienie testów na nietolerancje pokarmowe, czyli zobaczenie, jak te jelita się mają, i ograniczenie stresu. No ale ja zawsze mówię, że stres jest przyczyną wielu chorób, tylko ma jeden minus, nie ma na niego tabletki, żaden lekarz nam tej tabletki nie przepisze. No ja żyłam w dużym bardzo stresie, więc ta choroba postępowała i tak naprawdę z roku na rok czułam się tylko gorzej, a nie lepiej. I nic jakby no, nie szło do przodu. No tutaj jeszcze chciałam wrócić do tego, że często jest tak, że te wyniki się wydają w normie, więc jednak trzeba dalej drążyć, dlatego że za kulisami ta tarczyca atakuje. Mój mąż jest takim przykładem, ponieważ on ma Hashimoto, a nie ma niedoczynności tarczycy. I jak badał tarczycę, to lekarz mu powiedział, że mimo że krócej choruje, to tarczycę ma w gorszym stanie niż ja, chorująca już od 16 lat. Więc jeżeli czujemy te symptomy, takie charakterystyczne dla Hashimoto i dla tarczycy, no to jednak powinniśmy po prostu głębiej to diagnozować. No, dla mnie dobra diagnoza i taki dobry protokół leczenia i wspierania siebie w sposób naturalny jakby no, sprawił, że nastąpiła u mnie taka ogromna pobudka i udało mi się skończyć, napisać książkę, udało mi się skończyć doktorat i wrócić na maksa do takiej żywotności, do takiej energii, czyli przestać być ciągle zmęczona. No i tutaj jest lista takich badań, które tak tylko z których pamiętałam, które lekarz mi robił. Tu oczywiście trzeba być pod opieką lekarza. Ja tak jak wspomniałam, miałam to szczęście, że mam lekarza, dla którego metody naturalne są bardzo oczywiste i bardzo mnie i męża w tym wspiera. No i one były punktem wyjścia do uzdrowienia jakby mojego organizmu. To jest takie, to co wam tu przedstawiam, to jest takie ABC mojej drogi. I teraz wydaje się tego dużo i powiem wam jedną rzecz, że to są rzeczy, których ja nie zrobiłam jednocześnie. Ja je robiłam po kolei jakby. Był to pewien proces, jak we wszystkim. Ale powiem wam, że to był bardzo szybki proces, bo chorując 16 lat, to ja na przestrzeni niecałego roku, 9 miesięcy, poczułam tak ogromną różnicę w swoim zdrowiu. Oczywiście dla swojego umysłu miałam piękne dowody w badaniach. Więc pierwsze co, to zaczęłam od porządku w jelitach. No i jak z tym, jak zrobiłam ten porządek w jelitach? No więc przyjmowałam enzymy trawienne. One są tutaj na zdjęciu. Ja je skończyłam, więc nie mogę wam pokazać, jak wyglądają, bo po prostu jakby no już ich teraz nie przyjmuję. Robię sobie małą przerwę. Drugi krok to był probiotyk celowany, wybrany przez lekarza. Badania na nietolerancję pokarmową. I to jest wielka różnica, jak się okazuje, między badaniami na alergię pokarmową, a nie na tolerancję. Dlatego, że przy tych chorobach autoagresywnych bardziej chodzi o te drugie. No i teraz co? Obniżenie stanu zapalnego w organizmie, bo wiadomo, że wszystkie choroby autoimmunologiczne, no to jest przewlekły stan zapalny, stres też powoduje przewlekły stan zapalny, więc ja sobie tym radziłam za pomocą kapsułek warzywnych, pustych kapsułek warzywnych, one kosztują 5 euro, to jest w ogóle żaden wydatek, i do tych pustych kapsułek warzywnych dawałam dwie krople kadzidła.
Tak samo przyjmował jakby mój mąż to kadzidło i u niego to były spektakularne wyniki, dlatego że on miał w bardzo dużym regresie chorobę Hashimoto i my chodziliśmy co dwa tygodnie do lekarza, robiliśmy co dwa tygodnie rozmaz krwi. No i pięknie to było widać, jak ten stan zapalny spada. No i nasza lekarka bardzo nas wspierała w tym kadzidle i kazała to cały czas kontynuować, bo rzeczywiście te efekty były bardzo duże. On oczywiście też podobną drogę miał jak ja, czyli przyjmował probiotyk tylko inny, dla siebie celowany. Też miał zrobione testy na nietolerancję i przyjmował enzymy trawienne. No, to był taki pierwszy krok, że w sposób taki szybki odczuliśmy znaczną poprawę w samopoczuciu. Zgubiliśmy oboje przede wszystkim wzdęty brzuch, zgubiliśmy coś, co wydawało nam się, że jest już koniecznością, czyli podpuchnięte oczy, takie bardzo charakterystyczne też dla osób chorujących na różne choroby autoimmunologiczne. No i jakby ogólne nasze samopoczucie się też poprawiło bardzo, czyli to jest takie charakterystyczne, jest takie spadki nastrojów, taki dołek nie wiadomo z czego, to też kadzidło jakby tu załatwiło tą sprawę. No drugi nasz krok to było uzupełnienie niedoborów witamin. To jest taki zestaw bardzo piękny, z cudownym składem. Powiem Wam szczerze, no ja z tym swoim mózgiem naukowym, no po prostu brałam te produkty do lekarki i analizowaliśmy po prostu, czy to jest wartościowe i czy się tym wspierać, prawda? No bo wiecie, jak wyniki były złe, no to nie ma żartów, trzeba to konsultować. No i lekarka była pod wrażeniem składu tych suplementów. I co te suplementy zawierają? To jest takie proste, to nawet zdrowy człowiek powinien sobie to uzupełniać. One zawierają kwasy omega, jakby jedne z nich. Drugie to jest taka mieszanka wspierająca nas na poziomie komórkowym, czyli znowu ten stres oksydacyjny, ten stres przewlekły, który powoduje u nas taki rzut choroby najczęściej, no to jest właśnie ten stres oksydacyjny, czyli nie to, że nas sąsiad wkurzy, bo śmieci nie wyniósł, albo wyniósł je pod nasze drzwi, tylko ten stres, który mamy nawet śpiąc i budzimy się rano i jesteśmy zmęczeni i niewyspani, to jest właśnie ten stres oksydacyjny, tak zwany komórkowy. No i tutaj rzeczywiście jest mieszanka typowa na ten stres komórkowy, cudowna. No i trzecie z tego zestawu to jest po prostu kompleks witamin, który zawiera też witaminę D i selen, który jest bardzo, bardzo ważny przy chorobach autoimmunologicznych. Więc to był jakby nasz następny krok, żeby po prostu te lata niedoborów uzupełnić. Nie wspominam o takich banalnych rzeczach jak zdrowe odżywianie, bo to się u nas działo od lat i to i tak nie powodowało, że czuliśmy się fantastycznie. Dodatkowo zrobiliśmy oczywiście badania witaminy D i witaminę D jeszcze dodatkowo suplementowaliśmy w dawce przepisanej przez lekarza. U nas było to 20 tysięcy jednostek. Następny krok po zakończeniu, czyli ja też chciałabym to podkreślić, prawda, że braliśmy probiotyk, enzymy, potem włączyliśmy do tego po jakimś czasie witaminy, kadzidło, to tak jakby był taki cały czas proces i jak skończyliśmy przyjmować kadzidło, mieliśmy pewną przerwę, to włączyliśmy do siebie, do swojej codzienności mieszankę, którą ja, słuchajcie, uwielbiam. To jest mieszanka DDR Prime, to jest mieszanka obniżająca stres dosłownie oksydacyjny. Przyjmowaliśmy ją w tych wegetariańskich kapsułkach, tak jak kadzidło, po dwie krople. Oczywiście wiemy, że olejki się nie rozpuszczają w wodzie, więc do tej kapsułki warzywnej dawaliśmy odrobinę oliwy z oliwek, no i raz dziennie przyjmowaliśmy to w ten sposób. No ja dodatkowo tutaj piszę zadbanie o hormony, no to oczywiście stosowałam, jestem pod wrażeniem w ogóle publikacji naukowych dr Marii Zesander i robiłam sobie mieszankę hormonalną. No i to jest takie cudowne, bo teraz jak mam miesiączkę, to ja w ogóle nie wiem, czy to jest ból, a wymiotywałam wcześniej, głowa mnie bolała, no i źle przechodziłam te dni, jak wiele z nas, bardzo źle je przechodziłam. A teraz tak naprawdę, no kiedyś jeszcze tam miesiąc, dwa, trzy się zdarzało, że używałam kropli lawendy na brzuch, żeby mnie nie bolał, teraz już nawet tego nie potrzebuję. Mało tego, w trakcie miesiączki nie mam spadku energii. Ja dalej się czuję pełna energii, pełna takiej witalności, więc to jest dla mnie też taki dowód, że to wszystko fajnie razem działa, że o te hormony też warto zadbać. Ta mieszanka hormonalna jest też u mnie w grupie. Osoby, które tu Was zaprosiły, też ją posiadają, także możecie się zwrócić
do niej. No oczywiście ruch i dieta, ale to tak jak wspomniałam, nie jest to nic nowego w naszej codzienności. My od lat z mężem robimy po 10 km spacerki codziennie, a mimo tego no, do pełnej żywotności było nam daleko. No i jakie są efekty tych kroków, które Wam opowiedziałam? Bardzo prostych, bardzo szybkich, bo co tam jest, słuchajcie, no pół roku czy 9 miesięcy, chociaż ja szybko te efekty czułam. Co to jest w ogóle do 16 lat zmagania się i takiej frustracji, i takiej bezsilności, że co nie robię, to i tak jestem zmęczona. Co nie robię, to budzę się rano bez energii. Co nie robię, to po południu po prostu zmuszam się, żeby cokolwiek, jakąś energię wykrzesić, bo tak naprawdę wegetuję. No cudownie jest poczuć, że w szybki i tani sposób, dla mnie to... Ta droga była bardzo tania w porównaniu do 16 lat, jakie wydawałam na różne leki, suplementy, które nie przynosiły efektu. To była najtańsza kuracja mojego życia. No więc entuzjazm też ogromny. No i co? Efekt jest taki, że mam wyleczony stan zapalny jelit. No to jest w ogóle piękne. Efekt jest taki, że jak zaczynałam tą drogę i wyruszałam w tą drogę wsparcia się naturalnymi metodami, jakim są olejki, to miałam 3 guzki na tarczycy, a tu napisałam do 2 i to jest nieprawda. Mam 1 guzek malutki. To było piękne doświadczenie, kiedy poszłam na USG w lipcu tamtego roku, miałam 3 guzki, byłam mega zestresowana, biopsja i pytam panią doktor, czy jest możliwe, żeby mi zniknęły. I pani doktor mówi, że nie. No więc wprawdzie uspokajała, że ta biopsja to tylko tak, no po prostu trzeba zrobić kontrolnie, ale wiecie, że jak to nas dotyczy, to to powoduje gigantyczny stres. Jak dostałam wynik tej biopsji, to mimo, że no wprawdzie po chińsku tam było dla mnie napisane, bo był to język medyczny, to jeszcze wysłałam to przyjacielowi i mojej lekarce, no ale czekałam na odpowiedź i jak już dostałam, że jest okej, to powiem Wam, że nie potrafiłam się cieszyć. Ja miałam tak silny w sobie stres, że mi pękała z bólu głowa, bo przez miesiąc czekając na ten wynik się tak stresowałam. I tak sobie pomyślałam, że to jest taki moment w naszym życiu, kiedy każdy z nas cofa się do małego dziecka, które się boi. Czyli my widzimy wynik okej, ale to nasze ciało ma taki silny strach, no i ten strach, no i ten stres na pewno nam nie sprzyja. No i potem w styczniu, jak poszłam właśnie drugi raz do tej samej pani doktor na USG, to okazało się, że mam 1 guzek, z czego się bardzo cieszyłam, ledwo widoczny, jak pani doktor stwierdziła, no cudownie mój mózg to ma na badaniu, więc dla mnie to był bardzo duży dowód i to był też dla mnie takie, no takie fajne potwierdzenie, jak to działa. Jak to fantastycznie działa i jakie to jest proste, dlatego że ja mając te guzki, to słuchajcie, ja się tak pozbyłam nieświadomie, ponieważ używałam takiej mieszanki Salubel, którą dostałam, jak założyłam konto w Dotera. To jest mieszanka przeciwzmarszczkowa tak naprawdę i usuwająca blizny, która ma w sobie kadzidło i mirę w swoim składzie. Bardzo silna, ona jest w rolonie, który jest nierozcieńczony, tam są same olejki. No i ja tak naprawdę, to tak wiecie, brałam ten rolon, po prostu tak sobie smarowałam rękę, dawałam krem i tak przecierałam tylko. No i jak poszłam do pani doktor, która się opiekuje nami tam pod względem jelit, nietolerancji i tak dalej, i pokazałam jej te wyniki tego USG i powiedziałam jej, że się smarowałam tym kadzidłem, bo pod jej opieką również to kadzidło wewnętrznie przyjmował mąż, to i mówię jej, że jestem w szoku, że one zniknęły. To ona mi powiedziała, że ona w ogóle nie jest w szoku. Że ona się kształci w Francji, to z dawno wiadomo, że to takie, że należy się takimi metodami wspierać naturalnymi, bo one mają takie działanie. Więc to, no powiem Wam, moje serce tańczyło ogromnie kankanem, się w ogóle ryczeć ze wzruszenia chciało, że to jest możliwe i że to zdrowie ulega tak poprawie. No następny prezent, jaki jest i efekt, to spadek wagi. No ci, co mnie znają, to jest ich największy szok. Mój też. Dlatego, że ja przez 16 lat uważałam, że skoro się dobrze odżywiam, skoro uprawiam regularnie sport, to ja przy Hashimoto już po prostu nie mogę schudnąć. No okazało się to wielką nieprawdą. I znowu pani doktor mi to powiedziała, jak posprzątamy jelita, to i włosy pani nie będą wypadać, wyrównamy hormony, to zobaczy pani, że zrzuci pani wagę. No i faktycznie, ja się w ogóle nie odchudzałam, to się tak po prostu stało. Po prostu jakby... No, początkiem drogi był chory żołądek, no a potem, no to już minęło trochę czasu, nie ma efektu jojo. Nawet Wam powiem, byłam 3 tygodnie w Bieszczadach, wróciłam, weszłam na wagę, a tam nic, dalej to samo. Także nawet wakacje nie sprzyjały, żeby przytyć.
No i największy prezent to chyba taki całkowity powrót energii. No to ja często słyszę od osób, z którymi mam codziennie kontakt, skąd ja biorę na to energię, że one się zastanawiają, jak ja to robię, że ja tyle robię. No pewnie, że bywam zmęczona, oczywiście, że tak, ale nie mam takich po prostu nokautów energetycznych. No i bardzo mi się, bardzo ogromnie mi się ograniczyły huśtawki nastrojów, czyli kiedyś po prostu jak byłam zmęczona, to mogłam zagryźć wszystkich, nie umiałam nad tym panować, po prostu czułam, że robię się opryskliwa, choć taka moja natura nie jest, bo no bo to zmęczenie było, tym stresem oksydacyjnym było aż takie silne. A teraz to jest nasz wspólny efekt, z mężem oboje mówimy, co by się nie działo, to w cudzysłowie damy radę, mamy wywalone, bo ten poziom takiego wewnętrznego stresu rzeczywiście jest znacznie wyciszony i nasza reakcja jest też znacznie słabsza na ten stres. No skończony doktorat, no to jest mój ogromny sukces, 400 stron napisałam, przebrnęłam, to był wyczyn ogromny i mimo wszystko normalnie pracowałam i funkcjonowałam, jestem mamą i żoną, więc to nie byłoby możliwe, gdyby nie właśnie powrót energii. No i radość taka, brak nadmiernej reakcji stresowej, czyli taki luz, no, większa radość po prostu z życia i takie bycie w tu i teraz, a nie taka wegetacja, kiedy będzie wieczór i będę mogła, kiedy będę mogła iść spać. No i teraz tak, tu Wam podaję tą książkę, którą ja się inspirowałam, dr Maryzy, bo ona naprawdę dużo publikuje i dużo mówi na tym, o tym, jak w naturalny sposób olejkami można się wesprzeć. No i jeśli już wiecie, że macie Hashimoto albo ospałą tarczycę, to chcę się z Wami podzielić taką mieszanką, którą ja na co dzień też używam do tego, żeby tą tarczycę wspierać. I to jest taka mieszanka, którą robię w takim 10-mililitrowym rolonie sobie, która zawiera tak 5 kropli olejku z kadzidła, 'no pachnie obłędnie, to olejek, od którego jestem uzależniona. Mega, mega pachnie, bardzo ma wszechstronne działanie. 5 kropli olejku goździkowego. No goździk to on jest taki nieoczywisty goździk, taki słodki bardzo. Lubię ten zapach też. Fajny na ból zęba również. No, olejek, który w ogóle kocham, często od niego dzień zaczynam, to jest olejek z trawy cytrynowej, ponieważ on poza tym, że wspaniale obniża stres oksydacyjny, wspaniale, to on jeszcze dodaje nam energii, czyli tego działania. No i cudowny olejek też przeciwzapalny, to jest olejek z miry. On jest tak gęsty, bardzo, bardzo. Jego jak się leje, to naprawdę aż, nie wiem, czy to będzie widać, ale on aż trzeba długo potrzymać, żeby w ogóle kropla zleciała. Okay. I ostatni olejek, to chyba olejek, który każdy kocha, kto zna olejki, to jest olejek lawendowy. Jego dajemy, ja daję 8. No i resztę oczywiście wypełniamy olejem kokosowym, dlatego że to są olejki klasy terapeutycznej i naprawdę ich wiele nie trzeba, żeby ten efekt terapeutyczny osiągnąć. Zamykamy, mieszamy. No i u nas taka mieszanka stoi sobie w łazience z opisem tarczyca. Mój mąż ją smaruje tak sobie, rzadko używa kremu z leniuchem pod tym względem, a ja często gęsto daję sobie ją w ten sposób na rękę, pomijam, że kocham ją wdychać, to daję krem i po prostu jakby przejeżdżam całą twarz i tarczycę. No i można ją też stosować w podeszwy stóp, bo wiemy, że tam mamy jakby najszersze receptory. Fajnie też jest ją tak sobie powdychać, dlatego że
nasz układ limbiczny jest w ten sposób stworzony, że bardzo szybko to jakby będzie w całym naszym organizmie. Jak czujemy taki duży stres i chcemy się uspokoić, taką mieszankę też możemy w ten sposób wdychać i to też nam przyniesie takie ukojenie i taki relaks. Także z mojej strony tyle. No, jak macie jakieś pytania, to oczywiście chętnie. Powiedz mi, kochana, bo mówisz, że też twarz wcierasz tą mieszankę, właśnie tą ostatnią. Ona ma goździk. Jakoś odczuwasz to na twarzy? Nie, bo daję jej bardzo niewiele, dlatego że to są wielkiej mocy olejki, więc ja teraz to tak dużo sobie rękę posmarowałam, ale ja na co dzień to robię dosłownie tak. Ja dosłownie tak daję odrobinkę na taką porcję, jaka jest na twarz i dopiero smaruję. Także fajnie, że o tym powiedziałaś, bo tak zrobiłam z Salubel. Tak? Nie wyczytałam na początku, że on jest nierozcieńczony. Wydawało mi się, że on jest w rolonie i że jest rozcieńczony. No i oczywiście natychmiast wysuszył mi twarz, prawda? Więc, więc i raczej też to stosuję na noc, a w dzień to raczej robię tak, że sobie po prostu przejeżdżam po tej tarczycy. No i ona, ta mieszanka, na bardzo długo wystarczy, dlatego że to jest, no, niewiele trzeba, prawda? Dlatego powiedziałam, że to jest najtańszy sposób leczenia mojej tarczycy. Bo taki rulon, ja nie pamiętam, no na kilka miesięcy mi to wystarcza, jeden taki rulon. Okej, okay, super, super, bo właśnie zastanawiałam się, jak taki gość. Brakuje mi tylko mirry, żeby sobie zrobić. Stosuję bez mirry. Ale za to w Salubel jest. Także cudnie. Ja zapamiętam tą historię, jak ty zaczęłaś to Salubel używać i to był też taki prezent od Wszechświata. Tak, to był taki prezent od Wszechświata, bo w ogóle to była taka zabawna historia, bo do teraz zapomniałam mi do przesyłki dać tego Salubella przy moim rejestracji konta, no ale doTERRA to jest wspaniała firma, która bardzo wspiera swoich klientów i dba o nich, więc ja do nich zadzwoniłam, że ten Salubel nie został dołączony i wysłali mi dwa Salubele. I dostałam dwa w prezencie. No a to jest produkt z takiej w normalnej cenie około 500 zł, nie? Bo to jest, tam jest naprawdę, dla mnie Salubel to jest magia, absolutna. Ja kocham ten olejek, ja go używam w ogóle jako perfumy, tak? Może trochę szkoda, ale to są absolutnie moje zapachy i to jest takie, że tak powiem, takie mięcho, tak? Kadzidło, drzewo sandałowe, mira, lawenda, róża, także tam jest naprawdę, no skład jest niesamowity tego oleju. No i dlatego też taki efekt, prawda? To co ja powiedziałam, że trochę przy okazji mi te guzki zniknęły, no to właśnie dzięki temu, że tam jest właśnie taki niesamowity skład. Też siostra mojego męża sobie ten olejek zakupiła i ona miała od wielu lat, ponieważ się lubi opalać, miała bardzo duże problemy z przebarwieniami na skórze. Ale takimi, no dużo musiała dawać makijażu, żeby to nie było widać. I ten Salubel jej pięknie to zniwelował. Pięknie jej to zniwelował, także... Salubel też fantastyczny na blizny, prawda? To też jakby wygładza i to nawet takie już blizny niekoniecznie bardzo, bardzo świeże. A powiedz mi, Soniu, bo ty powiedziałaś o tym, że miałaś probiotyk celowany, czyli rozumiem, że to był przez kogoś ci po prostu dobrany specjalny probiotyk. A czy próbowałaś tego probiotyku, bo doTERRA ma probiotyki, jeżeli dobrze pamiętam, czy też próbowałaś? Próbowałam też tego probiotyku, tylko ja jakby równolegle, jak wiecie, sfrustrowana brakiem efektów leczenia, trafiłam z polecenia do lekarki, która no po prostu była polecana w leczeniu takich różnych rzeczy, to jednocześnie trafiłam już na olejki. Więc ja jedno z drugim jakby łączyłam. No co było w tym pięknego? Było w tym pięknego to, że ja całą swoją drogę olejkową konsultowałam z lekarzem. No to było dla mnie no przecudowne, prawda? No bo wiecie, posłyszeć, tak, no to jest świetna droga, proszę to kadzidło przyjmować, no to na początku drogi, jak jeszcze nie wiemy dużo o olejkach, no to było dla mnie takie super, prawda? No i wtedy pani doktor przepisała mi probiotyk celowany, który brałam, natomiast ja wszystkie te produkty no po prostu woziłam do niej, do gabinetu i czytałyśmy razem skład. Zresztą ona to komentowała w ten sposób, że ona uwielbia, jak ja do niej przychodzę i uwielbia ze mną rozmawiać, więc miała naprawdę dużą otwartość. No i pokazałam jej skład probiotyków z doTERRA, oczywiście, że tak. I
I następny probiotyk, który braliśmy, to był Dotera, to też był probiotyk, bo Dotera ma też probiotyki dla dzieci. I moja, ponieważ pani doktor nam kazała się wszystkim odrobaczyć, to moja córka też brała probiotyk Dotery. On jest o smaku arbuzowym i powiem wam, że była nim mega zachwycona. Także, no i oczywiście też skład, wszystko, słuchajcie, kwasy omega do pani doktor, cała ulotka brałam, pani doktor ładnie tam czytałam, ja tak, bardzo, bardzo bogaty skład, była zaskoczona, odkryła tą firmę dzięki mnie, mimo, że muszę też powiedzieć, że ona wiele rzeczy i probiotyków, które polecała, to były z Francji lub ze Stanów, te rzeczy, które w początkowej drodze leczenia nam polecała i to były wyciągi z roślin i to też właśnie było takie cudowne, że no my tam jasno usłyszeliśmy, że proszę się wspierać kadzidłem, bo tabletki mają tyle substancji pomocniczych, że niektóre z nich do końca życia zostają w naszym organizmie. I jak dostawaliśmy od niej na przykład jakieś wyciągi, które ja miałam pić na początku drogi tej nieszczelności i czytałam skład, to tam był wyciąg z aloesu, tam były po prostu wyciągi z różnych roślin, więc ona w ogóle była takim lekarzem, który był po prostu na to otwarty, bardzo polecała właśnie kwasy omega również z Dotery, na cały ten zestaw witamin. Chwaliła go za skład, powiedziała, że to jest cudowne, że to jest w ciemnym opakowaniu, że to jest w ogóle podstawa, ponieważ to wiecie, to ja też tego nie wiedziałam. Ciągle kupowałam witaminy w tych przezroczystych listkach takich, nie? W aptece. A tu się okazuje, że to wszystko musi być w ciemnym opakowaniu, się to utlenia. Po prostu te wartości zawarte w tym się utleniają. I to, co pisze na... A kochana, bo mnie tak zaciekawiło też właśnie, jak łykaliście kadzidło i DDR Prime właśnie w kapsułkach. Na przykład to mieliście jakieś takie, taką swoją jakąś preferowaną porę dnia, na przykład, że woleliście robić to rano albo wieczorem jakoś... Tak, zaczynaliśmy od tego dzień, dlatego że taki był nasz rytuał. Rano wstawaliśmy, piliśmy sobie probiotyk. I bo to też była taka wskazówka, pani doktor, ona mówiła, że ten probiotyk powoduje, że to wszystko się lepiej wchłania. Mhm. No i ponieważ my mieliśmy taki problem, że chodziło o to, żeby uszczelnić nasze jelita, to my razem z probiotykiem łykaliśmy tabletki, mam na myśli witaminy, i przy tym właśnie kapsułkę, pierw z kadzidłem, potem z DDR-em. No okay. I one w tej warzywnej kapsułce są niewyczuwalne, prawda? Bo na przykład ten olejek, on ma w sobie tymianek i wiem, że niektórzy kochają tymianek, ja nie kocham. Ja nie kocham tymianku, więc jak ja bym to miała pić albo dawać pod język, to nie byłoby, no nie byłoby to dla mnie miłe. W związku z tym ta kapsułka warzywna jest fantastycznym rozwiązaniem. Dajesz oliwę z oliwek, nie czujesz, nikt ci to nie podrażnia, prawda? Bo to jest jakby ważne. No i cudowne jest, wam powiem, że u nas się to teraz tak ograniczyło, że ja rano biorę, jedyną rzecz, jaką biorę, to są enzymy trawienne i tyle. Także to nie jest na całe życie, nie? To jest też fajne, że jak ten organizm się nasyci, to on tą energię po prostu posiada i ma. Ja wrócę znowu, oczywiście, że zwrócę i kupię sobie znowu ten zestaw, bo uważam, że każdy z nas to po prostu musi powtarzać, niezależnie czy jest chory na tarczycę, czy nie. To jest bogaty skład, ale teraz jesteśmy w fazie przerwy. Aniu, a jeżeli mogę zadać pytanie, to jak długo trwała u Ciebie ta pierwsza kuracja? Jak zaczęłaś z olejkami, tak? Jak zaczęłaś właśnie z tym kadzidłowcem i tak dalej, to jak długo to trwało i po jakim czasie zrobiłaś właśnie tę przerwę? Kochana, takie, ale pytasz w ogóle o, bo tak, cała droga u mnie trwała od września do tamtego roku. Tak mniej więcej skończyłam to w zasadzie, można powiedzieć, w marcu, ale ja już po 2 tygodniach czułam ogromne efekty. Ogromne efekty, a szczególnie po kadzidle, bo ja sobie same witaminy zostawiłam na tak zwaną najpóźniejszą drogę, bo ja je chyba zaczęłam brać w styczniu. Nie? Czyli od września do stycznia to był probiotyk, to były wody trawienne i to było kadzidło wewnętrznie. A potem włączyłam jakby suplementy, no bo po prostu było, nie chciałam, żeby mi było tego za dużo. Taki sobie zrobiłam plan po prostu i tak szłam tą drogą. A DDR skończyłam 3 dni temu i no nie wiem, zamówiłam sobie za punkty kadzidło, więc kto wie, co zrobię z tym, jak przyjdzie. Ale powiem wam jeszcze, że mam w zegarku taką aplikację, która mierzy poziom stresu właśnie w oparciu o te bicie serca. No i
To było niesamowite. Pierwszy jak przyjmowałam kadzidło, a potem jak DDR, jak to fajnie było widać na przestrzeni, bo wiecie, na przykład kadzidło tak 3 tygodnie chyba przyjmowałam, DDR około miesiąca. To było cudownie widać, jaki poziom stresu się kształtował przed, a jak potem średnia stresu spadała, nie? To się oczywiście czuje w ciele, ale... No tak, jak się zobaczy na jakimś zewnętrznym urządzeniu, to inaczej od razu nasz mózg to traktuje, nie? Odbiera. Takim największym prezentem jest to, że ja rano wcześniej, nie wiem czy to znacie, ktoś kuruje na tarczycę, a ja się rano nie potrafię dobudzić. Ja potrzebuję 2 godziny, żeby się nakręcić. Ja tak miałam przynajmniej przez wiele lat. Nie, teraz to ja po prostu, ja jak już piję kawkę, to tam z uśmiechem sobie działam i robię różne przyjemne rzeczy. Oczywiście celebruję swój czas rano, nie robię pracy, bo tak bywało w moim życiu, ale mam energię już od samego wstania, mam energię, a nie, że ja się muszę 2 godziny po prostu nakręcać. Często sobie do dyfuzorka daję, bo to jest tani olejek, a o wielkiej mocy trawę cytrynową, bo on kosztuje 11 euro, to jest bardzo niedużo. Więc daję go sobie często koło łóżka do dyfuzorka i pijemy razem kawkę. Mówię, że piękne są te olejkowe rytuały, które sobie można robić tak przez cały dzień. Rano to, w ciągu dnia to, po południu jeszcze coś innego, wieczorem jeszcze coś innego. No. Tak, piękne są, wam powiem, właśnie takie rolony. Ja specjalnie zrobiłam taki rolon i chciałabym jednej z was podarować, więc napiszcie, kto chce ten rolon, bo ja swój mam w łazience. Dlatego, że te rolony powodują, że my tego używamy szybko, prawda? Bo teraz sobie wyobraźcie, że po pierwsze, jak ja tu dałam 5 kropli każdego na 10 ml, to jak ja bym miała na dłoni sobie wymierzyć tą dawkę terapeutyczną? No przedawkowanie gwarantowane, prawda? O, Małgosiak Krawczyk pisze, że chce bardzo. Dobrze, to leci do ciebie. To bardzo proszę o namiary, bo od ciebie Kasia chyba zaprosiła, tak? Proszę, żebyś mi dała na Gosię namiar. Przyjemnością i z serca cię wesprę i twoją tarczycę. Więc ten rolon powoduje, że wiecie, to się po prostu robi króciutko. Czyli tak, jako łóżka mam taki piękny zrobiony na warsztatach u Kasi piękną mandalę i ona mi służy jako podkładka do oleju. Wiecie, to jest taka celebracja tego, że ja też jestem ważna. No i tam stoi sobie lawenda na nim zazwyczaj, mała buteleczka oleju i trawa cytrynowa. I koło łóżka mam butelkę wody szklanej, dyfuzorek i tylko rano 2 kropelki do dyfuzorka i kawka gotowa. Do łazienki idę, mam tam dyfuzorek. Więc to są takie rzeczy, które nie zajmują dużo czasu, a są takimi rytuałami, ja to nazywam, Kasia, dzięki temu, że byłam już w kilku twoich programach, rytuałami miłości do siebie. Bo jak my mówimy, że my nie mamy na to czasu, to my bardzo poważnie sobie odpowiedzmy na pytanie, czy to nie jest ostatni dzwonek, żeby się tym zająć. Bo skoro my nie mamy chorą tarczycę i nie mamy się czasu nią zająć i mówimy, że nie mamy czasu na rytuały, to jest pierwszy wielki sygnał, że my powinniśmy znaleźć ten czas. Gosia pisze, że jej tarczyca też się cieszy. No moja też. Podziękowałam mi brakiem guzków i energią, także wierzę, że i u ciebie tak będzie, kochanie. A słuchaj, to jest takie ciekawe, co mówisz właśnie, że mamy czasu, bo z totalnej biologii wiadomo, że właśnie tarczyca, niedoczynność tarczycy jest związana z tym właśnie wielkim poczuciem, że nie mam wiecznie czasu. Bycie w pędzie, ale z takim braku i to jest po prostu idealnie to połączyłaś. Tak, to jest prawda, że totalna biologia, też kiedyś na to trafiłam, bo sobie myślę, no, mi to otworzyło oczy bardzo. Tak, tyle robię po prostu, tyle już wiem na temat naprawdę, ja słuchajcie się od lat i zdrowo odżywiałam i ruszałam i w ogóle i nikt, no mówię hello, o co chodzi? No i wszystko się zmienia, jak zaczynamy dbać o siebie, ja właśnie też się cieszę, że pożegnałam swoje guzki, ale no właśnie, że już nie muszę każdego dnia myśleć o tym, że jak ja się będę czuła, bo ja wiem, że ja się będę świetnie czuła. Już nie pamiętam, kiedy mi w ogóle głowa bolała. To jest też, nie? Te miesiączki są też takim sygnałem, że one tak przychodzą sobie. Byłam ostatnio w pierwszym dniu cyklu na paznokciach i siedziałam na tych paznokciach i myślałam, że mi energię rozniesie. Myślałam, jak ja tę godzinę w ogóle wysiedlę. A kiedyś, pierwszy dzień cyklu, to w ogóle o Jezu, najlepiej to mnie poszła do pracy, nie? No dobrze, kochane, to bardzo wam dziękuję za udział w lekcji. Bardzo się cieszę, że udało nam się. Dziękujemy za piękną lekcję. Fantastycznie. No i co, dbajcie o siebie. Pamiętajcie, że to jest najtańsza alternatywa, bo drogie to jest chorowanie.
nie stać nas na to, żeby nie chodzić do pracy, jak chorujemy, żeby po prostu latami męczyć się z pewnymi dolegliwościami. Bierzmy sprawę w swoje ręce, to jest banalnie proste. Ja dlatego zrobiłam bardzo krótką prezentację, żeby pokazać, jak to jest, jakie to jest właśnie proste. A Gusia tutaj mi pisze, że, no, że widać, że dbam o siebie i pięknie wyglądasz. No pamiętam. No bo pięknie sobie, znaczy ty w ogóle pięknie wyglądasz, ale dzisiaj jakoś wyjątkowo. No, ale Agusia wie, że nie zawsze tak było. Dziękuję ci, Aguś, za słowa, bo no nie zawsze tak było, bo jakby wydawało mi się, że wszystko inne jest ważniejsze. Ja wszystko inne muszę zrobić. To było piękne, jak zrozumiałam, że pierw to ja muszę o siebie zadbać, a potem, bo z pustego to jak to mówią? No i Salomon mnie naleje. No właśnie, nie? I to było jakby taka piękna droga. I no powiem Wam takim skutkiem ubocznym stosowania olejków, bo ja ewidentnie sięgnęłam po olejki z przyczyn zdrowotnych. To jakby było moje, dlaczego takie rozwiązania. Było dla mnie jasne. Było dla mnie bardzo jasne i oczywiste, że ja nie chcę chemii pakować w swoje ciało, tak, że to tylko pogarsza stan mojego zdrowia. Mam na myśli również wszelkiego rodzaju mydła, syntetyki. Ja powiedziałam, że Salubel jest twoim perfumem, moim jest róża. W ogóle już dawno nie kupuję perfumów. Wczoraj dostałam w prezencie, ktoś chciał mi zrobić przyjemność perfum i schowałam go do łazienki, bo nawet nie wiem, czego komuś podaruję, bo wiem, ile jest chemii w tych perfumach, więc... No to jest właśnie taka świadomość się zmienia nam, że zaczynamy te rzeczy używać naturalne i ja po olejki też jakby sięgnęłam dlatego, że zdrowie. I efektem ubocznym jest brak zmarszczek, one się spłyciły po prostu. No i moja skóra wygląda lepiej niż wyglądała, mimo że jestem starsza niż byłam. Ja też to czuję. Teraz byłam w Bieszczadach. I tam nie byłam kilka miesięcy, to jest nasze ukochane miejsce na ziemi i to było cudowne, bo tam podchodzili do mnie znajomi ze wsi, bo to wiecie, jest mała miejscowość i w ogóle wszyscy w szoku. Co ty robisz, że ty tak wyglądasz? I chyba z 5 osób tam od razu założyło konto i sobie kupiło olejki. No tak to. To jest też fajne, to było też dla mnie cudowne doświadczenie, bo ich do natury nie trzeba przekonywać. No. Nam się wydaje, że na wszystko jest magiczna tabletka. Ja Wam powiem tak, mi zawsze lekarz mówił ogranicz stres i on miał rację 100%. Tylko ja wiele lat w swoim umyśle myślałam, że ja to tabletką jakąś załatwię. No to jest w ogóle, no to była bzdura, nie? Nie da się tak. A ci ludzie tam, oni nie są przebodźcowani tą nadmierną konsumpcją, jaka nas dotyka i dla nich w ogóle kupno olejków było po prostu czymś naturalnym. Życzę Wam pięknego wieczoru, dbajcie o siebie.